21st century. Doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it. Screams from the haters. Got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Nasze zestawienie październikowych premier otwiera Orks Must Die, śmierć orkom. Gra wbrew pozorom nie polega na zmniejszaniu populacji wodnych ssaków, a na unicestwianiu zielonoskórych bestii znanych ze świata fantasy. Poza czystą akcją, dzieło Robot Entertainment wymaga także odrobiny główkowania. Wszystko zaś przyprawiono sporą dawką humoru. Premiera 5 października na Xbox Live, tydzień później na PC-tach. O pierwszej części serii Crysis przeniesionej na konsolę w kuluarach mówiło się już od dawna. W porównaniu do pierwowzoru gra otrzyma nieco ulepszoną oprawę graficzną i garść usprawnień rozgrywki. Niestety wycięto tryby wieloosobowe. Crysis na konsolach pojawi się wyłącznie w cyfrowej dystrybucji. Dark Souls, czyli następca kultowego Demon's Souls, pojawi się na sklepowych półkach już 7 października. Ponownie stawimy czoła wymagającym bestiom, a wielokrotna śmierć stanie się chlebem powszednim. Tym bardziej, że twórcy obiecują kilkadziesiąt godzin rozgrywki. Na dokładkę dostaniemy kooperację i możliwość rywalizacji z innymi graczami. Również 7 października w ręce graczy wpadnie kolejna edycja NBA 2K oznaczona numerkiem 12. Wszystkiego ma być więcej i wszystko ma być lepsze w porównaniu z poprzedniczką, a wisienką na torcie jest tryb NBA Greatest, pozwalający na zagranie jednym z 15 klasycznych zespołów największej ligi koszykarskiej świata. I survived this long by staying out of trouble. Saving you may have changed all that. Rage to długo oczekiwany shooter od ID Software, twórców m.in. serii Doom i Quake. Gra zabierze nas w pełną niebezpieczeństw podróż do postapokaliptycznego świata, w którym przyjaciół spotykamy znacznie rzadziej niż wrogów. Do swej dyspozycji otrzymamy szeroki arsenał, garść pojazdów, a w wycieczkach na pustkowie towarzyszyć mogą nam kompanii. Gra umożliwia kooperację także na podzielonym ekranie. Nękane kolejnymi obsuwami po kilku fazach beta testów, 13 października swej premiery doczeka Might and Magic Heroes 6. Najbardziej zagorzali fani serii i tak będą narzekali, że to nie trójka, ale dla przeciętnych miłośników strategii turowych to od dawna wypatrywana produkcja. Heroes 6 ukaże się w pełnej polskiej wersji językowej. WRC 2 to kolejne podejście studia Milestone do tematu wyścigów spod znaku rajdowych mistrzostw świata. Doskonale oceniany Dirt 3 podniósł poprzeczkę wysoko. Przed grą staje zatem trudne zadanie zaskarbienia sobie fanów i stanięcia w szranki z grą studia Codemasters. Czy podoła ona temu wyzwaniu, dowiemy się tuż po premierze. A nightmare that I'll never forget. That was my reality. 14 października zasiądziemy za sterami śmiercionośnych podniebnych maszyn wszelkiej maści, a to za sprawą Ace Combat Assault Horizon. Gra od Namco Bandai pozwoli na wcielenie się w rolę pilota myśliwca bądź śmigłowca bojowego, a czasem przyjdzie nam złapać za pokładowe działko bądź dźwignię otwierającą luk bombowy. Wszystko zaś podlano zręcznościowym sosem dobrze znanym fanom serii.
Dead Rising 2 Off The Record to kolejny powrót do pełnego zombie Fortune City. Tym razem wcielimy się jednak nie w Chucka Greena, a w znanego z pierwszej części cyklu Franka Westa. Za sprawą dodatku gra zyskała sporo nowości, takich jak stroje czy też bronie. Jeśli rozważacie zakup Dead Rising 2 Off The Record, być może pomocna będzie nasza recenzja, którą już od kilku dni możecie przeczytać na GameZilly. PlayStation ma Gran Turismo, a Xbox ma Forcę Motorsport. Czwarta odsłona serii imponuje świetną oprawą i pełnymi szczegółów modelami samochodów. Na dokładkę Forza 4 porozumiewa się z Kinectem, dzięki któremu możemy na przykład rozglądać się na boki. Obowiązkowa pozycja dla fanów wyścigówek posiadających konsolę Microsoftu. Pro Evolution Soccer 2012 wygląda bardzo podobnie do zeszłorocznej edycji serii. Twórcy zapewniają jednak, że wiele zmieniło się na lepsze. Nic dziwnego, że Konami zachwala swą piłkarską serię, gra ma mocnego przeciwnika w postaci FIFA 12. Kto ostatecznie wyjdzie z tego pojedynku zwycięsko, przekonamy się 14 października. Dance Star Party zostań gwiazdą tańca nie tylko pozwoli na rozruszanie kości przed telewizorem, ale i na popisy wokalne. Gra wykorzystuje zarówno kontroler PlayStation Move, jak i stare dobre mikrofony do SingStara. Co najlepsze, swoje popisy można nagrać, a potem pochwalić się światu na przykład za pośrednictwem Facebooka. Easy boy, good dog. The unicorn, she is a beauty. How much for the boat? Przygody Tintina to gra oparta na kanwie filmu Stevena Spielberga, który z kolei swój film stworzył na podstawie przygód z bohatera stworzonego przez pewnego belgijskiego artystę. Gry Ubisoftu tworzą przede wszystkim sekwencje platformowe. Nad produkcją gry czuwał sam Steven Spielberg. I hope you're doing your best here, Matt. Because I've just had a horrible thought. We could both actually die here tonight. Po doskonale przyjętym Batman Arkham Asylum nie mogło stać się inaczej. Rocksteady przystąpiło do prac nad sequelem. Tym sposobem po długim oczekiwaniu w nasze ręce trafi Batman Arkham City. Co ważne, Człowiek Nietoperz nie będzie jedynym grywalnym bohaterem. W walce z największymi przestępcami Gotham City wspomoże go ponętna kobieta Kot. Stranded together on a hostile alien planet. The most famous names in the galaxy are going to have to survive each other. Let me go, you halfwit! I'm trying! Maybe if I just... Insomniac Games po wrześniowym Resistance 3 wyciąga następnego asa z rękawa. Jest nim kolejna odsłona przygód duetu Ratchet i Clank. Can I kill him now? No. Jak łatwo się domyślić, główną atrakcją gry stanowi kooperacja, w której wspólnie bawić może się nawet czterech graczy, także za pośrednictwem sieci. Tego 1 października wielki powrót zalicza poważny Sam. W trzeciej części swoich przygód ponownie stawi on czoła hordom przeciwników, którzy będą pragnęli tylko jednego, jego śmierci.
co ważne, powrócą kultowi bezgłowi kamikadze. Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi będzie kolejną próbą przeniesienia popularnego serialu anime do świata gier. Do dyspozycji graczy oddany zostanie szeroki wachlarz zawodników, którzy toczyć będą ze sobą walki w trójwymiarowym środowisku. Gra pojawi się w europejskich sklepach 28 października. Tego samego dnia czytniki konsol zawirują z nadzwyczajną prędkością, a karty graficzne PC-tów przeżyją prawdziwy Armagedon. Tak zgadliście, mowa o premierze Battlefielda 3, który jest jednym z najbardziej oczekiwanych tytułów tego roku. Przygotowana z rozmachem kampania, kooperacja, a przede wszystkim rozbudowany multiplayer – oto cechy, które przyciągają do Battlefielda tłumy. Dodatkowym atutem gry jest świetna oprawa graficzna, którą generuje silnik Frostbite w wersji 2.0.